Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Człowiek ponad wszystko. Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Starych Kobiałkach oraz organizacją Aktywizmoni Asociacja Aktivizaj Kowno z Litwy w jednym bloku działań od 11 października 2020 do 15 października 2020 na terenach powiatu łukowskiego i miasto Kowno zrealizowali międzynarodowy projekt pod nazwą Człowiek ponad wszystko. W przedsięwzięciu uczestniczyła młodzież szkół podstawowych, średnich, studenci oraz młodzieżowi opiekunowie. Priorytetem przedsięwzięcia było krzewienie wiedzy o wspólnej historii, człowieczeństwo w nieludzkich czasach, promowanie postaci polskich i litewskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Wykorzystując dostępne narzędzia internetowe i informatyczne, platformy YouTube i Zoom, Kahoot, Padlet, Google, Google Meets, Facebook, Messenger, Skype, WhatsApp, Instagram, Viber, Canva, Milanote, Timecamp, Prawly oraz tablicę online Jamboard przeprowadzono szereg aktywności w formie integracyjnej, warsztatowej oraz twórczej związanej z produktami i rezultatami zadania. Zorganizowano warsztaty międzykulturowe, laboratorium międzykulturowe i kolory kultury. Młodzież opracowała szereg produktów projektów, m.in. plakaty i pocztówki projektowe, prezentacje multimedialne, narodowe o swoich regionach, fotokasty projektowe, kolaże fotograficzno-tekstowe, e-przewodniki oraz konferencję społeczno-naukową połączoną z widowiskiem literacko-muzycznym o polskich i litewskich sprawiedliwych. W trakcie realizacji i na zakończenie projektu aktywności poddano ewaluacji.